mamy taką świadomość, że wyciągamy na scenę i nie tylko w różnych działaniach twórczość, historię Aleksandra Fredry. Poza tym jest to przede wszystkim chęć spełnienia się, bo my tutaj działamy dla siebie, ale też i dla społeczności lokalnej. Jesteśmy już taką wizytówką miasta, pokazujemy się na wielu różnych przedsięwzięciach, festiwalach, konkursach. Jeżeli miasto robi jakieś materiały promocyjne, to też znajdujemy tam swoje miejsce, czy jest to film, czy jakaś prezentacja, czy publikacja, folder, to wszyscy wspominają o Fredreum. Myślę, że jesteśmy taką lokalną marką, którą staramy się jakby no, tworzyć jak najlepiej. Wiadomo, że jest różnie. No, są rzeczy lepsze, są rzeczy troszkę gorzej zrobione, ale cały czas się uczymy. My sobie stawiamy poprzeczkę coraz wyżej, dążymy do tego i w związku z tym jakby to nasze spełnienie sceniczne, teatralne jest jeszcze większe. Przedsiębiorców najchętniej prosilibyśmy o wsparcie przy realizacji spektakli, czyli materiały na wykonanie dekoracji, drukarnie, druk plakatów. Nasze plakaty na duże imprezy są profesjonalne, ale na powiedzmy nasze spektakle, no to robimy to tak naprawdę w domu. Drukujemy w firmach poligraficznych, ale są to małe nakłady. Także tutaj na pewno fajnie byłoby pozyskać partnerów w postaci takiego wkładu, gdzie ktoś mógłby sam się przez to zareklamować też, czyli na zasadzie takiego barteru, prawda? To trzeba zrobić troszeczkę taką analizę tego, co jest wokół nas, bo jeżeli mam jakieś hobby, mam zainteresowanie, no to muszę zobaczyć, gdzie są ludzie tacy sami tak naprawdę. Bo działanie oczywiście może odbywać się jednostkowo, indywidualnie, ale najczęściej jest to w grupie różnych ludzi i tych ludzi trzeba znaleźć. A jak nie, to ogłosić inicjatywę, ogłosić akcję i wtedy ci ludzie się znajdą, bo zawsze w jakiejś miejscowości, nieważne czy ona ma 100 tysięcy, czy 5 tysięcy mieszkańców, czy nawet jest to mała wioska, zawsze znajdzie się ktoś, kto ma pomysły podobne do nas i po prostu z tymi ludźmi trzeba się w jakiś sposób zrzeszyć. Początki mogą być trudne, zawsze początki są trudne, ale przede wszystkim no, trzeba znaleźć podobnych, którzy będą, bo sam dla siebie człowiek nie robi jakby inicjatyw społecznych. Te inicjatywy z samej nazwy są dla kogoś, a w grupie robi się je po prostu łatwiej i lepiej i myślę, że efektywniej.